Witam wszystkich serdecznie. Dziś spotykamy się w Wiejskim Domu Kultury w Świętej Maryi Królowej Polski, aby wyrazić naszą wiarę, szczególną opiekę Bożą, jakiej doświadczyliśmy i nadal doświadczamy za pośrednictwem Matki Bożej. Chcielibyśmy przyłączyć się do przesłania, którym kierował się święty Jan Paweł II. Popus tuus, jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie z całym sobą. Daj mi swoje serce, Maryjo. Dziś również, jak obejrzeliśmy na filmie, obchodzimy święto państwowe. To jest Konstytucji 3 maja, uchwalonej w 1791 roku, 224 lata temu. Bardzo chciałabym gorąco przywitać wszystkich gości, którzy przybyli tutaj, wszystkie zespoły, które wystąpią dla nas. Również chciałabym przywitać pana dyrektora Ośrodka Kultury, pana Jana Detlafa. Jest też z nami również pan Bruno Ceszkę, instruktor kultury Ośrodka Kultury. Witam również radnego powiatowego pana Wiśniewskiego. Teraz chciałabym zaprosić pana dyrektora o zabranie głosu. Szanowni Państwo, to dzisiejsze spotkanie nasze jest spotkaniem świątecznym w całej rozciągłości tego słowa. Konstytucja 3 maja jest dla nas fundamentem demokratycznego spojrzenia na naszą codzienność, ale wpleciony ten temat w ponadczasowe przeżycie święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej dla nas stanowi przesłanie, które konstytuuje nasze być tu i teraz. Myślę, że to w naszym bardzo rodzinnym gronie spotkanie z tymi wizerunkami naszej codzienności domowej będzie mogło stanowić budulec, wzór, kierunek drogi, refleksje. Wszystko to, co dla zwykłego człowieka jest punktem wyjścia. A więc świętujmy. Niech 3 maja, tak jak to nasi przodkowie, tak jak my i miejmy nadzieję, że w przyszłości czynić będą nasze dzieci, radujmy się. Cieszmy się z tego, że możemy tworzyć tą wspólnotę narodową w świadomości naszej wiary. Pieśń do serca Maryi. Z serca Maryi płynie żar na cały polski lud, a z twarzy spływa miły czar. To dla nas wielki cud. Więc kiedy patrzysz na jej twarz, szczęśliwy się jest bez miary, a w oczach wielką radość masz i serce pełne wiary. Z serca Maryi bije blask na cały ziemski świat, bo ona już króluje nam przez wiele długich lat. Więc kiedy patrzysz na jej twarz, szczęśliwy się jest bez miary, a w oczach wielką radość masz i serce pełne wiary. Strondo Viueste. Prowadzi go pani Maria Villa i pani Teresa Mudlar. Thank you.
i matce nieco słodkości dla dzieci.
I chcę słyszeć.